przeczytanko na pełnię. Na pełnię w... Uwaga, powiem coś strasznego. W rybkach. Straszne to, co powiedziałam. Wiem. Niektórzy będą płakać, że nie w baranku. Można troszeczkę popłakać. Się wam. O, misiaczki. A co wy byście to chcieli? Gwiazdkę z nieba, prawda? No właśnie. Gwiazdkę z nieba chciałby, by czuliś, a jednocześnie nie będzie brał odpowiedzialności za zdobycie gwiazdki. Nie wyjdzie na drabinie, bo się mu nie chce. Po gwiazdkę, żeby sięgnąć. Capnąć. Nie! Tej osoby. No dobra, przejdziemy. I ta osoba ukrywa, że absolutnie nie zamierza się pierwsza odezwać, ale marzy o tym, żebyście się pogodzili. Ale się nie odezwie. Ale się pogódźcie. Ale się nie odezwie. No to wy się musicie do nich odezwać. Wy natomiast pokazujecie, pieprze, nie czekam, nie marnuję więcej czasu. Ruszam! Ktoś o was myśli, ale jednocześnie ten człowiek pokazuje, że nie umie podjąć decyzji lub ten człowiek wie, że wy nigdy nie podejmiecie decyzji. Dlaczego nie podejmiecie? Bo są trzy ludzie! Trzy ludzie! O, jest zupełnie normalnie, bo jakby ktoś nie wiedział, co ja powiedziałam. Jest troje ludzi. Nudzi się mu cholernie, bo ma za mało opcji, że chciałby mieć dużo opcji. Chciałby, żeby tu był kontakt, tam był kontakt, tu seksik, tam seksik, tu coś tam. A tu nie ma! I Szczelczyk mówi, kurde, no to ile ja mam jeszcze czekać? Mi się nudzi! Ja jestem niecierpliwym Szczelczykiem. A tu czekam, nie ma opcji. Co to w ogóle ma być? Szczelczyk dobrze wie, bo jest optymista! Przepiękne, no. Chyba, że ktoś zostawia inne stabilne i lezie do was. No to się dowiecie, bo przylezie, nie wiem, zadzwoni, zapuka. Nawet nie będzie prosić o cukier, tylko od razu się z walizkami gdzieś tam, wiecie, zwali wam na głowę. Z walizką. Przyjedzie z walizką! Może z walizką pełną pieniędzy, chociaż wątpię, bo tutaj jest pozostawienie jakichś pieniędzy z tyłu za plecami. To nie wiem, czy z walizką pełną pieniędzy, to nie wiem, czy przyjmiecie. No na co wam taki bez pieniędzy, no co to w ogóle jest? Co nie, koziorożce? Dobra, dobra. Ajajajajaj. Jeżeli chodzi o was, wy pokazujecie pieprze, nie siedzę dłużej w stagnacji. Po czym pokazujecie, ale to ja sobie jeszcze troszkę poczekam cierpliwie. To ja nie wiem. Ja nie wiem. Co to jest? Jak to? Nie siedzę w stagnacji, ruszam tu w ogóle, droga nowa, się tu poka, znaczy dobra, nie ma drogi, ale nie siedzę w stagnacji, no to jest ważne. Nie przejmuję się, nie martwię już, ale poczekam jeszcze trochę. No, tak jeszcze troszeczkę, żeby czasu upłynęło. Nie wiem, na kogo będę zgadywać, czeka tu, o, tu! I ukrywa. Co to w ogóle było? Co to w ogóle było, ej? Ajajajajaj!